Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo ciekawe informacje docierają do nas od deweloperów World of Tanks. Między innymi chodzi o rebalans, czy też, no nie oszukujmy się, nerf kołowców. Również o nowe nacje, które wchodzą do World of Tanks i to w takiej postaci, w jakiej chyba ja się przynajmniej nie spodziewałem, czyli nie jako oddzielne drzewka, tylko jako czołgi kolekcjonerskie. Bardzo dziwne to jest, zaraz sobie o tym porozmawiamy. Słuchajcie, nie wiem w jakiej formie Wam to podam. Pojawiło się coś takiego Q&A z deweloperami na stronie Udomina i oczywiście zamierzam do tego wszystkiego się ustosunkować troszeczkę i Was również teraz poinformować. Pewnie będzie to długi materiał, dlatego zastanawiam się, czy w ogóle podłożyć jakieś bitwy pod to, czy dać Wam w formie audiologu, żebyście sobie coś takiego po prostu posłuchali podczas grania, albo możecie sobie poczytać to na stronie Udomina, bo tak jak mówię, tam to się pojawiło. Tak więc zaczynamy, informacji jest bardzo dużo i niektóre, szczerze mówiąc, są bardzo, bardzo ciekawe. Zaczynamy od kołowców, pojazdy kołowe ulegną rebalansowi. Zaczniemy od zwiększenia efektywności niszczenia kół, następnie, jeżeli to nie pomoże, zwiększymy opory gruntu, a jeżeli i to nie pomoże, to skupimy się na osłabieniu innych aspektów kołowców. No, słuchajcie, to, że kołowe pojazdy dla niektórych są nawet gorsze niż artyleria, no to musi świadczyć o tym, że naprawdę zmieniły one postać gry. Że kołowce wykrywają bardzo szybko, że są trudne do trafienia. Natomiast ja, jak wiecie, jestem orędownikiem troszeczkę innego podejścia. Dla mnie ciągle artyleria jest ta najgorsza, bo nie mam możliwości nawet strzelenia w nią. Natomiast kołowiec, zgodzę się, wnerwiam się, że za zero wchodzi i tak dalej, a najczęściej się nie trafi w ogóle w niego, jak dobrze się kręci. Ale jednak mam możliwość trafienia, tak? Czyli kołowiec spotując aktywnie, no bo to o takiego spota nam chodzi, jednak można go ukatrupić, o to chodzi, można. No i tutaj piszą, że tak, zwiększenie efektywności niszczenia kół. Ciekawe, czy chodzi tutaj o to, że po trafieniu w koła jakieś obrażenia zadamy, czy też może będziemy łatwiej mogli spowolnić go. Nie wiem, która rzecz byłaby lepsza, to już sami musicie ocenić. Czy zadawanie obrażeń, czy też może bardziej dotkliwe spowalnianie, o, że tak to nazwę. Następnie napisali, że jeżeli to nie pomoże, zwiększymy opory gruntu. No, opory gruntu jak zwiększą, to rzeczywiście zabiorą to, co w charakterystyce kołowców jest najlepsze. Może oprócz tego strzału z woleja, tak? No to jednak ta jego szybkość, zwrotność, to jest najlepsze. Nie wiem, czy chciałbym, powiem Wam szczerze, żeby zabierać kołowcom zwrotność, dodawać im opory dla gruntu. Wydaje mi się, że chyba bym wolał, iż cały czas, tak jak teraz, mogłyby bączki kręcić, ale chciałbym też mieć nagrodę za to, że trafię. Jeżeli trafię w kołowca, to chciałbym, żeby jakieś obrażenia odniósł. Nie mówię, że zawsze, ok, ale no nie tak jak teraz, że kurczę, większość strzałów wchodzi za zero. Także ja bym się raczej skłaniał ku niezabieraniu mobilności kołowcom. Nie wiem jak wy. Po prostu chciałbym, żeby łatwiej takiego zuchwalca można by było zniszczyć. Jedziemy dalej. Mechanika pożaru. Czy płonący czołg gaśnie szybciej, jeśli się nie porusza? Odpowiedź jest nie. Pożar nie zmienia się na podstawie innych parametrów, takich jak ruch. Może tak było na początku gry. Błąd nawiki, czyli możliwe, nawet nie wiedziałem, że na wiki jest taka informacja, że jak czołg jedzie, to szybciej płonie, a jak stoi, to się rusza. No, szczerze mówiąc, dosyć ciekawa mechanika, prawda? Ale czy naprawdę wiatr by tak bardzo wpływał na to? No nie wiem, może w stojącym pojeździe załoga mogłaby aktywniej gasić? Nie wiem, kurczę. No bo umówmy się, no gdyby to był wóz z sianem, tak? No to jadący by się palił szybciej, ale czołg? No nie wiem, nie wiem. Tu trzeba by było nad tym się mocno zastanowić. Następny punkt bardzo ważny, równoważenie gry. Dlaczego tak długo trwa równoważenie OP czołgów? Czasami zajmuje to kwartał lub dwa. Okres 3 do 6 miesięcy jest zbyt krótki, ponieważ jeżeli zrobimy coś zbyt pochopnie, to może to wymagać ponownej zmiany.
Sprawdzamy, czy WR zmienia się w zależności od gracza. Na przykład 50% graczy ma WR na poziomie 48-52%, to czołg jest w porządku. Jeżeli 50% graczy ma WR 65% w nowej maszynie, prawdopodobnie jest ona przesadzona. To jest takie lanie wody troszeczkę moim zdaniem. Wiadomo, o co chodzi w równoważeniu OP pojazdów, zwłaszcza jeżeli są to premki. Używając słowa równoważenie, mamy na myśli nerfienie, tak? Więc moim zdaniem WG bardzo, bardzo się boi tego, żeby później nie trzeba było nerfić jakichkolwiek pojazdów, za które gracze zapłacili. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zapłacili lub też dostali, powiedzmy, za granie w jakichś tam klanówkach czy czymś. O wiele łatwiej byłoby Wargamingowi dać buffa, czyli zrobić za słaby pojazd, niż zrobić za mocny pojazd. A zastrzeżenia zazwyczaj dotyczą tego, że pojazd jakiś jest troszeczkę za mocny, prawda? Oczywiście cały czas jest ta narracja, ja ją również prowadzę, że wiele pojazdów potrzebuje buffa. Natomiast największy problem właśnie jest chyba wtedy, jeżeli ktoś mówi, że pojazd potrzebuje nerfa, bo to oznacza, że gracz, który jakiś pojazd sobie wygrał, nagle dostanie coś innego, tak? Coś gorszego. I tu jest, wydaje mi się, problem. Dalej jest też mega ciekawie, nowe czołgi kolekcjonerskie. Jest dużo pomysłów, ale na razie są ważniejsze sprawy do zrobienia. Trzeba się zastanowić nad kryteriami dodania, a następnie odblokowywania przez gracza, na przykład czołgów argentyńskich czy węgierskich. W zeszłym roku był pomysł dodania drzewka międzynarodowego, ale dzięki zakładce czołgi kolekcjonerskie istnieją teraz nowe możliwości realizacji tych i podobnych pomysłów. Słuchajcie, szczerze mówiąc, przez myśl mi nie przeszło, że WG może zrezygnować z wprowadzania drzewek, a ta zakładka czołgi kolekcjonerskie może być tak naprawdę sposobem na poszerzenie ilości nacji w grze. Nawet to jest dla mnie tak zaskakujące, że nawet nie wiem, co o tym myśleć, bo z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak mamy jakieś tam drzewko, jeżeli jakichś czołgów nie ma, no to WG dorabia, tak, własne, i sobie jakąś linię ekspimy. W przypadku czołgów kolekcjonerskich tak naprawdę mamy już gotowe te czołgi i tylko musimy je maksować. I teraz wydaje mi się, że dla WG też nie jest zbyt korzystne, żeby czołgi zamiast w drzewku jako gałązkę dodawać do tego sklepu czołgi kolekcjonerskie. Oczywiście to jest najprostsze. Zresztą często się zastanawiam w swoich materiałach, czy czołgi argentyńskie i węgierskie do WOTA wejdą, kiedy wejdą i tak dalej. Nie ma tam konstrukcji za dużo, ale jednak mieszane drzewko to już na pewno udałoby się zrobić, chociaż uważam, że Węgrzy zasługują na to, żeby mieć swoje, umówmy się, drzewko, tak jak Polska ma swoją tam gałązkę, tak? No i teraz takie pytanie. Czy bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby nowe nacje, a to nie tylko mowa, słuchajcie, teraz o, tu jest Argentyna i Węgry, ale przecież jeszcze jest sporo krajów, których nie ma jako nacja w World of Tanks, a jednak wypadałoby, no, żeby były, tak? No, choćby Izrael na przykład, można by było coś z RPA pociągnąć, no to różnie tutaj jest. No i teraz, jeżeli dostaniemy po prostu te czołgi w formie kolejnych flag, w które po kliknięciu będziemy mogli je odblokować, no to taka dziwna dosyć sytuacja. Nie wiem, co o tym sądzicie, bo ja nie zdawałem sobie sprawy, że ten sklep czołgów kolekcjonerskich, że tak to nazwę, może być użyty właśnie do tego, żeby tam wrzucić nacje całe, a nowe, a nie tylko, powiedzmy, już istniejących, jakieś czołgi, które im nie pasują do drzewka, bo jak twierdzą przecież te drzewka zbyt skomplikowane dla nowego gracza, tak? No nie wiem, sprawa bardzo, bardzo interesująca. Muszę się z tym przespać chyba, żeby się wypowiedzieć tak kategorycznie, co bym wolał, czy od razu do sklepu, czy też może nowe nacje jako gałązki, ale chyba gałązki jednak bym wolał. Dobra,
Dalej, testy w piaskownicy i zmiany amunicji. Jest tego dużo i jest to skomplikowane. Postanowiono podzielić wszystko na części i wprowadzać stopniowo z nowymi łatkami, poprzedzając zmiany testami na piaskownicy. Zmiany pocisków oceniono bardzo wysoko, jednak zmiany odłamkowo burzących i artylerii nie były zbyt popularne. W tej chwili nie chcemy zmieniać jednego bez zmiany drugiego. Muszą zostać poprawione w tym samym czasie. Cofnęliśmy się te nowości. W tym samym czasie cofnęliśmy się te nowości. Robimy dużą integrację dla zmian pocisków w przyszłości. Dobra, no cofnęli nowości, czyli mieliśmy nadzieję na to, że nagle nastąpi trzęsienie ziemi w WoCie, czyli to, co wszystko na piaskownicy mogliśmy sobie podziwiać. Tymczasem okazuje się, że WG chce po prostu to pociąć na elementy i w poszczególnych patchach wprowadzać stopniowo. Po co to jest robione? Słuchajcie, no jak to po co? Po to, żeby coś się w grze działo, tak? Jeżeli macie 4 aktualizacje w roku i pomysły, które możecie rozbić na wszystkie te aktualizacje, zrealizujecie w jednej, no to co w 3 pozostałych, tak? Ja ich trochę rozumiem, oni się zasłaniają tym, że tu gracze tego to chcą, tego nie chcą i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie rozbiją to na ileś tam aktualizacji. Zresztą mamy tego przykład, tak? Dostaliśmy w tej aktualizacji zmianę HP czołgów od 1 do 6, tak? Przecież to jest część właściwie tego, co miało być na piaskownicy i dotyczyć całych drzewek. Z tym, że no zwiększono troszeczkę bardziej HP tych czołgów niż pierwotnie zakładano. Także czeka nas dużo aktualizacji i stopniowe wprowadzanie zmian, a nie wszystko od razu. Co do pocisków OB, rzeczywiście tutaj się zgadzam, że zmiana, czyli ta zerowa penetracja, to nie był zbyt dobry pomysł, bo jednak pocisk OB powinien mieć możliwość jakiegokolwiek przebicia, tak? Także, kurczę, no zobaczymy jak to będzie. Następne, zmiany prędkości normalizacji RNG dla poszczególnych pocisków. Odpowiedź, nie planujemy zmieniać tych różnych wartości. Chcemy, żeby każdy rodzaj pocisku miał swój powód do użycia, a nie komplikować bardziej zmieniając RNG, normalizację i tak dalej. To jest taki punkt, który właściwie cały odcinek można by było zrobić różnych rozważań. Zmiana prędkości, zacznijmy od tego. Myślę, że tutaj w WoCie jest wszystko w porządku. Jest bardzo zróżnicowana prędkość pocisków i tak właśnie powinno być. Od prędkości również oczywiście powinna zależeć trajektoria i chyba zależy w WoCie, czyli ja tutaj nie widzę powodów do jakichś zmian. Natomiast normalizacja i RNG... Z normalizacją, powiedzmy, też są zasady jasne, natomiast RNG poszczególnych pocisków to jest sprawa bardzo złożona, bo być może chodzi tu o to komuś, że rodzaj pocisku, każdy rodzaj pocisku powinien mieć inną rozpiętość, tak ja to przynajmniej rozumiem. Czyli powiedzmy dla pocisku przeciwpancernego powinna być to rozpiętość... inna niż dla pocisku podkalibrowego. Jest to dosyć logiczne, musicie przyznać, że ten rozstrzał w przypadku pocisku podkalibrowego powinien być mniejszy, prawda? Pole do popisu zdecydowanie po stronie Wargamingu. Dalej, ciągłe granie na tej samej mapie. Odpowiedź, nie zmieniliśmy niczego poza upewnieniem się, że ludzie nie zobaczą tej samej mapy w ciągu 7 bitew. Niemal wszystkie skargi zniknęły z powodu powtarzania się map. Słuchajcie, co do tego nie mam zastrzeżeń. Co prawda zdarza się, że jak gracie dłuższy czas, to i tak nie traficie na jakąś mapę, natomiast na pewno nie zdarza się, że jedna po drugiej bitwie rozgrywacie na tych samych mapach. No to się raczej nie zdarza, prawda? Dalej jest pytanie, dlaczego pociski premium kosztują więcej? Odpowiedź. Sposobem, w jaki ustaliliśmy koszt, są skuteczne obrażenia na minutę, prawdopodobieństwo spowodowania uszkodzenia razy wartość uszkodzeń. Specjalne pociski mają wyższy, efektywny DPM, a zatem wyższy koszt.
Jednym z zadań jest dostosowanie przyszłych cen, ponieważ wysokość standardowych obrażeń będzie większa. Ha. Oczywiście oni nie chcą wprost powiedzieć, to takie jest lanie wody, tak, że specjalne pociski mają wyższy efektywny DPM, a zatem wyższy koszt. No, chyba nawet dziecko, które gra w World of Tanks, wie, że nie jest to proporcjonalnie zrobione. Tak, ja się zgadzam, że jak używamy Golda, to wtedy DPM tak jakby efektywny, no bo teoretyczny mamy taki sam, tak? Natomiast efektywny rzeczywiście jest inny, bo częściej przebijamy. Natomiast na pewno nie jest to proporcjonalnie zwiększona, to znaczy koszt. No nie wiem, jak to można obliczyć, ale jeżeli 1000 kosztuje zwykły pocisk, to gdyby proporcjonalnie zwiększyć, to nie wiem, ile by musiał kosztować. No 2000 to już naprawdę maksimum. Pocisk taki, który normalnie 1000, a tymczasem wiemy, że kosztuje taki pocisk 4000, tak? Także, kurde, tutaj lanie wody typowe. Dalej, zaraz zobaczę, ile tego jeszcze jest. O Jezu, bardzo dużo jeszcze tego jest. Zmiany Leo 1 i STB1 zostały dobrze przyjęte. Zmiany w E50M, AMX30B i T62A. I tu jest znak zapytania. Co z nerfem obiekta 430U? Odpowiedź jest taka. Mamy plany na znalezienie dla nich niszy. Testy na piaskownicy jeszcze w tym roku. E50M tak, zdecydowanie. 121 jest w trudnym położeniu i będziemy się zastanawiać nad znalezieniem dla niego miejsca. Może dla 121 wyższy DPM od 430U. Czyli te czołgi są na celowniku i tutaj no, E50M jest na celowniku. Jestem bardzo ciekawy, jakie zmiany dla tego czołgu WG przewiduje, ponieważ uważam, że nie jest to zła maszyna na 10 poziomie E50M. Ona ma sporo zalet. I co tutaj oni zmienią? No pancerza na pewno nie... Znaczy na pewno, no w przypadku Wargamingu nic nie jest pewne, ale nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Jedyna rzecz, którą można w E50M zmienić, to rzecz związana chyba z szybkostrzelnością, tak? No bo co tam jeszcze? To działo fajnie skupia, penetracja jest wystarczająca, no nie wiem, co tam można by było zmienić. Chyba tylko szybkostrzelność, żeby DPM podnieść. No ale zobaczymy. Do taranowania E50M też się świetnie nadaje. Lepsze zmiany dla T110E5, żeby nie zostawiał w tyle za Super Conquerorem w niemal każdej kategorii? Takie jest pytanie, czy będą zmiany? Odpowiedź jest, informacje zostaną przekazane wyżej, nie mamy dość informacji na temat E5, jednak chcemy zachować styl gry podobny do obecnego. Usunięcie garnka nie wchodzi w grę, tak wyglądał ten czołg. No, szczerze mówiąc... Też jestem za tym, żeby nie usuwać żadnych elementów. No to już było przegięcie. Jeżeli WOT jest tak skonstruowany, że garnek jest po prostu przebijany i są obrażenia równe tym, które normalnie kadłub przebijamy, tak? No to tak już powinno zostać. Jedyna rzecz, którą w tym przypadku można zrobić chyba, no to zwiększyć mu parametry działa. No to mi jedynie przychodzi do głowy. No garnek niestety... Super Conquerora z E5 się zrobić nie da, jeżeli garnek pozostanie w tym miejscu, no bo wiadomo dlaczego, prawda? Dalej, rebalans Chieftaina i obiekta 279E, aby nie wpływały tak bardzo na rozgrywkę jak inne czołgi. Odpowiedź jest taka, zmiany w matchmakingu dają możliwość wykluczania czołgów nagród z bitew rankingowych i losowanie ich symetrycznie w obu drużynach. Nie chcemy denerwować graczy, którzy poświęcili mnóstwo czasu i wysiłku na ich zdobycie. Ja uważam, że tu problemem nie jest po czasie robienie zmian, tylko problemem jest chyba dla Wargamingu wypuszczenie zbalansowanej maszyny, prawda? Jednak oni tego nie przyznają, ale na pewno wypuszczają maszyny troszeczkę lepsze, żeby ludzie chcieli po prostu je zdobyć. No i jak już je zdobyli, to nerfienie nie bardzo mi odpowiada. Zresztą wczoraj w materiale się już wypowiadałem na ten temat. Skoro dużo czasu wymaga zdobycie tych maszyn, to one powinny być specjalne, kurczę. No. Dalej, bitwy rankingowe i CW.
może wprowadzić specjalne ograniczenia na prowincje, na określone poziomy lub określone nacje. Plan długoterminowy dotyczący ewolucji wojen klanowych tworzy odrębny zespół. To ciekawy pomysł. Czyli jeżeli jakiś tam zespół tworzy, to znaczy, że zmiany nadciągają. Jakie, to dopiero zobaczymy. Ja o bitwach klanowych się wypowiadał nie będę, ponieważ nie gram w bitwy klanowe. Dalej, wojny klanów 7-7 lub 9-9. Odpowiedź. Mamy inny pomysł na CW, ale chcemy uwzględnić mniejsze klany na mapie globalnej, przesunąć to w kierunku Crusader Kings, dodając politykę i więcej głębi. Ja sceptycznie podchodzę zawsze do takich rzeczy. WG wielokrotnie chciało wprowadzić rzeczy, prowadzić zmiany, które spowodują, iż nawet małe, takie słabsze klany będą mogły sobie coś ugrać. Jak to się skończyło, to wiemy, jak to się skończyło i moim zdaniem nigdy tego nie uda się za bardzo zbalansować, tym bardziej jak jest ta polityka i tak dalej. Klany się dogadują, siebie nie atakują i tak dalej. No to, no nie wiem, nie bardzo. T-3485M, może fizyka anteny lub inne interaktywne elementy na czołgach? Odpowiedź. Lubimy testować nowe funkcje na mniejszą skalę. Zanim wprowadzimy to globalnie, pracujemy nad tym, aby to wprowadzić. Flaga T-3485M jest tego testem. Rzeczywiście, no, fizyka w takich drobnych elementach bardzo by się przydała, ale pewnie to zostanie wprowadzone w jakiejś aktualizacji jako super nowość i bardzo duże usprawnienie, moim zdaniem. Czy nadchodzą zmiany w Mińsku? Tak, jesteśmy gotowi na zmiany. Przyszedł test, jednak ma jeszcze drobne problemy, takie jak elementy historyczne. Staramy się je rozwiązać w pierwszej kolejności. Perłowa rzeka wkrótce się ukaże. Znaczy, nie wiem, o co chodzi w elementach historycznych na mapce Mińsk, mówiąc szczerze, bo tak naprawdę co chcą, to oni tam wprowadzą. Ja wiem, że to jest mapa odwzorowana niejako. Natomiast, no, nie łudźmy się, no, mamy do czynienia z arkadową grą, więc trzymanie się na jakiejś tam mapie kurczowo tego, jak ona w rzeczywistości wygląda, jest trochę dziwne, moim zdaniem, kurde. O. Jedziemy dalej. Śliskie skały. Czy będzie jakakolwiek aktualizacja? Odpowiedź. Tak, pracujemy nad poprawą tego za pomocą silnika Havok. A ma on niższą rozdzielczość niż nasz własny silnik fizyki. Aktywnie pracujemy nad jego ulepszeniem. Przed wersją 1.0 nie modelowaliśmy skał indywidualnie. Po wersji 1.0 już tak i to właśnie powoduje problemy. Znaczy, nie wiem, o jakie problemy chodzi, ale to, że na gołej skale czołg zaczyna się ślizgać, to dla mnie jest zupełnie naturalne. I wręcz powiedziałbym, że goła skała powinna uniemożliwiać wjeżdżanie gdzieś tam, bo po prostu, no bo tak, bo powinien się ślizgać. Także tutaj zobaczymy. Dalej, przeróbka takich map jak Ensk, Kopalnia, aby działały dobrze na wyższych tierach, czy plany przywrócenia innych map? Odpowiedź. Ciężko sobie wyobrazić inny Ensk czy Kopalnie. Nie jest to łatwe zadanie. Obecnie koncentrujemy się na przywracaniu map, po czym będziemy albo tworzyć nowe mapy, albo przerabiać i przywracać pozostałe. W tym roku pojawi się Berlin i Perłowa Rzeka. Nową mapę otrzyma też tryb Stalowy Łowca. Więcej planów dotyczących map mamy na rok 2021. Ha! Powiem szczerze, że mapa Ensk nie wymaga jakichś wielkich przeróbek. Wiecie, co by wystarczyło zrobić? Przerobić ją na tyle, wydłużyć ją na tyle wzdłuż linii kolejowej, żeby czołgi na samym początku nie mogły się napieprzać właśnie tam na torach. I to by już, wydaje mi się, wystarczyło. I tej mapy zmieniać więcej po prostu nie trzeba. Najgorsze jest to właśnie, że jak chce się z zielonego przejechać do miasta, to czołgi ustawione po przeciwnym, no, z przeciwnej strony po prostu spotują wszystko i mogą pomiędzy tymi wagonami strzelać. Moim zdaniem w początkowej fazie bitwy coś takiego jest niekorzystne. Może to jest fajne dla czołgów szybkich,
ale dla ciężkich, które chcą się przedostać w jedną czy drugą stronę, to nie jest za ciekawe. Także jeżeli chodzi o Ensk, to tylko jak dla mnie wydłużenie tutaj już by wystarczyło. Natomiast kopalnie rzeczywiście no jest mikroskopijna wręcz ta mapka, zwłaszcza jak gramy na jakichś wysokich tierach, ale myślę, że ludzie się przyzwyczaili do niej. No, można by było kopalnie troszeczkę poszerzyć, ale taka forma jaka jest, no przyjęła się i ona się sprawdza. Ludzie tam lubią tą mapę chyba do licha ciężkiego. Dalej. Plany, by dodać więcej dźwięków do czołgów, silników i tak dalej. Tak, są plany, nic wielkiego w tej chwili, jednak zespół projektantów dźwięku pracuje nad dodaniem i ulepszeniem nowego silnika dźwięków, który został wprowadzony w wersji 1.0. To jest temat rzeka. Ja uważam, że jeżeli chodzi o dźwięki w ogóle silników, dział i tak dalej, to WGE mogło się postarać kiedyś. Nawet były dużo lepsze dźwięki. Pamiętam, jakieś filmiki robiłem, kompilacje, gdzie ustawialiśmy się na mapce w rządkach i po prostu strzelaliśmy i naprawdę fajnie to brzmiało. Tymczasem zrezygnowano z tego. Nie wiem, czy to jakieś opóźnienia powodowało, czy jakieś problemy inne. Nie mam pojęcia. To samo, jeżeli chodzi o silniki. Można by było dodać jakieś takie zróżnicowane dźwięki silników, żeby to człowiek od razu po nim mógł, po odgłosie poznać po prostu, co to jedzie. Nie mówię, że no 300 różnych wersji odgłosu silnika, ale no powinno być jakieś takie bulgotanie dodane. Mod Battle Hits dodany do gry lub podgląd pancerza? Takie jest pytanie. Ha, odpowiedź jest taka. Mody nie są tak stabilne jak nasz klient i używają skrótów. Część modów trudno dodać. Pracujemy nad implementacją niektórych modów, prawdopodobnie właśnie Battle Hits. Oprócz tego podgląd pancerza, ale nie w 2020, tylko 2021. To nasze trzecie podejście. Na razie napotkaliśmy problemy, przez które klient wiedziałby więcej niż powinien. A to umożliwiłoby stworzenie lepszych botów i modów do oszukiwania w grze. Musimy go odpowiednio dopracować przed wdrożeniem, aby nie powodował problemów. Ha! Słuchajcie, no... kurczę... Te mody wszystkie i tak dalej, takie jak pokazywanie pancerza w garażu, to powinno być dawno dodane. No kurczę, no jakie problemy? Przecież ludzie porobili te mody. To powinno być dawno już w grze. Tymczasem kwestia jest taka, że pewnie nie ma, bo im się po prostu nie chce tego dodać, bo w żaden absolutnie sposób nie zwiększy to sumy na koncie Wargamingu. Dalej, uwzględnić każdy mod. Dlaczego po prostu nie kupić modów od ich twórców? Odpowiedź jest taka. Próbujemy je stworzyć na nowo, ponieważ możemy je ulepszać samodzielnie i sprawić, aby działały lepiej i stabilniej, jeżeli zostaną wprowadzone do klienta i będą działać na wszystkich obsługiwanych systemach. Testowanie błędów i bezpieczeństwa. No cóż, co do kupienia od modów, to ja uważam, że tu byłby duży problem, bo nigdy do końca nie dałoby się sprawdzić, który mod jest od którego gościa. Niby tam są popodpisywane i tak dalej, ale tu mogłyby być naprawdę spore problemy. Natomiast to, że próbujemy je tworzyć na nowo, ponieważ możemy je ulepszać samodzielnie, to jest typowe takie lanie wody. I będą wprowadzane oczywiście różne mody jako super nowości do World of Tanks, jakim chyba zabraknie nowości, tak? Po prostu. Dalej, plany dodania czołgów latynoamerykańskich lub innych krajów o mniejszej liczbie czołgów. Odpowiedź, tak, czołgi kolekcjonerskie dla nowych nacji, które nie pasują do pełnego drzewa technologicznego i 3 nacje w tym roku. Polskie czołgi, poza tym reszta jest tajemnicą, japońskie niszczyciele jeszcze nie. Jestem bardzo zdziwiony, nie wiem o co chodzi z tymi polskimi czołgami. Kompletnie, nie wiem co oni by chcieli dodawać. Bardzo możliwe, że jakieś tam kolekcjonerskie pojazdy rzeczywiście chciałoby się dodać. Natomiast przypominam, że my mamy drzewko, tak? Czyli, kurka, no wolałbym, żeby do drzewka pakowali jakieś czołgi, a nie do tego kolekcjonerskiego sklepu. Następna rzecz, no 3 nacje jeszcze w tym roku dojdą.
Więc pewnie to, co się wydało, czyli Węgry, Argentyna, no i nie wiem, co tam by jeszcze trzecie mogło dojść, ale no chyba się sprawdzi to jednak, że będą jako kolekcjonerskie dodawane. Dalej jest pytanie o rozszerzenie Twitch Prime. Odpowiedź: tak, są plany dodania kolejnych pakietów, ale dopiero, gdy zakończymy rozmowy z Twitch. No, dla mnie to jest badziewiaste wszystko. Specjalnie opłacałem ten Twitch Prime, żeby tygrysa mieć w garażu, ale to za drogo wychodzi. Kurka, mam po dwie dychy płacić 120 zł co roku, żeby w garażu mieć czołg, który już dawno powinienem mieć. Bez sensu. Powinno być tak, że jak opłacisz ten Twitch Prime na przykład 5 razy, to już ten czołg jest na twoją własność i nie musisz tego dziadostwa opłacać. Jeżeli ktoś tam ogląda filmy na Twitch Prime, znaczy to jest, nie pamiętam już, jak to się to nazywa, no ale wiecie na pewno lepiej ode mnie, o co chodzi. Jeżeli ktoś ogląda, to super, to mu się to tam opłaca dwie dyszki zapłacić. Natomiast ja nie oglądam, więc no więc to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Być może, jeżeli dodawaliby tam po przerobieniu załogi tych tam super jakichś dowódców albo coś, to wtedy byłoby to fajniejsze. Zobaczymy. Dalej. Wydarzenia z okazji 10. rocznicy. W sierpniu planujemy coś naprawdę wyjątkowego, ale jeszcze nic nie zdradzimy. Kosmetyka, kamuflaże i dodatkowe gadżety w sierpniu. I wiele więcej później na dziesięciolecie. No, trzymam za słowo. Zobaczymy, co to za super wyjątkowa rzecz będzie. Dalej, jak został przyjęty Anonymizer? Odpowiedź: jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak został zaimplementowany i streamerzy go uwielbiają. Potwierdzam, bardzo się cieszę, że Anonymizer wszedł do World of Tanks. Dalej, przepustka bitewna. Czy jest szansa, że w przyszłych edycjach gracze mogli zdobywać postępy grając w innych trybach poza standardowymi 15x15, takich jak Wielkie Bitwy, Linia Frontu lub inne tryby? Odpowiedź: większość gier z przepustkami bitewnymi nie ma kont premium subskrypcji. Czy WG rozważało zintegrowanie ulepszonej przepustki bitewnej z kontem premium World of Tanks? Odpowiedź: niełatwo to wdrożyć, ale chcemy dodać więcej ścieżek postępu w różnych trybach. Nie w trybach ze specjalnymi czołgami, ale w trybach takich jak Wielka Bitwa. Cena: pracujemy nad powiększeniem tego wydarzenia, a także dodaniem innych opcji zakupu. Zobaczymy, z jakimi efektami skończy się ta edycja. Battle Pass 2 to ponowne wprowadzenie przepustki bitewnej z małymi zmianami. Battle Pass 3, kolejne ulepszenia, a w 2021 roku nastąpi więcej znaczących zmian w Battle Pass w porównaniu do tego roku. I już jesteśmy na finiszu, moi drodzy. Dodanie do gry możliwości wynajęcia czołgów premium za kredyty. Możliwa zmiana zwykłych czołgów na premium. To są dosyć ciekawe aspekty, muszę przyznać. Odpowiedź jest taka: Boże Narodzenie 2019 pozwoliło ludziom dodawać bonusy do czołgów. W rzeczywistości był to test takiej funkcji. Społeczność nie zareagowała tak optymistycznie jak my, więc priorytet nie jest zbyt duży, ale rozważamy to. Przekształcenie czołgów w czołgi premium po prostu. Wypożycz, wypróbuj, zanim kupisz czołg. Możemy to już znaleźć na linii frontu, gdzie można wypożyczyć czołg i go kupić w końcu ze zniżką. Zamierzamy dodać opcję wypożyczenia, aby wypróbować czołg przed pełnym zakupem. Uważam, że jest to rewelacyjna zmiana, jeżeli rzeczywiście wejdzie, moi drodzy. Ogólnie powinno być tak, że po prostu możemy sprawdzić sobie każdy czołg premium przed jego zakupieniem, bo głównie tu chodzi o premki, prawda? Po prostu, no nie wiem jak sprawdzić, zagrać, dajmy na to 3 bitwy, tak? I zobaczyć, jak nam pójdzie w tych bitwach, jak ten czołg się rusza i tak dalej, i tak dalej. To powinno być od początku gry zrobione, żebyśmy nie kupowali kota w worku, bo ktoś nam powiedział, że czołg X jest zarąbisty i jemu fajnie idzie i super mu bitwa wyszła i lecimy do sklepu kupić, a później okazuje się, że jest dupa. Myślę, że 3 bitwy wystarczyłyby oraz każdym czołgiem premium uważam, że nieograniczoną ilość razy powinniśmy móc grać w bitwach treningowych.
nieograniczoną po prostu. Dalej, czy są jakieś wieści o włoskich czołgach ciężkich? Odpowiedź: jeszcze nie. Kolejna rzecz. Wielu graczy jest zdezorientowanych zmianami w systemie załogi, które zostaną przetestowane na piaskownicy pod koniec tego roku. Czy możesz podać nam więcej informacji na temat działania dowódców jednostek oraz doradców załóg specjalnych? No, to jest bardzo ciekawa rzecz. Uwaga, odpowiedź. Wyjaśnialiśmy mechanikę załogi podczas innego streama. Chcemy przerobionego drzewka umiejętności, a także jednego dowódcy na czołg. Chcemy również, aby ten nowy dowódca prowadził wiele czołgów bez konieczności ponownego przeszkalania, aby można go było dostosować. Doradca będzie wybitną, znaną postacią, taką jak Święty Mikołaj. O kurde, no trzeba przyznać, że typowo historycznie podchodzą. Lub ktoś taki jak generał George Patton. Też mi się to za bardzo nie podoba. Uważam, że ci doradcy to powinni być jacyś takie historyczne postacie, bardzo mocno związane z bronią pancerną, jacyś, nie wiem, jakieś asy pancerne, kurcze, coś takiego. To by mogli być ci sami, za których mamy medale, czyli tam Poole na przykład, Radley Walters i tak dalej. No, tak mi się przynajmniej wydaje, że to by było fajne. Dalej. A, nie dalej, tylko kontynuujemy. Święty Mikołaj i generał George Patton. Ci doradcy dodają specjalne punkty do konkretnych umiejętności, więc nie musisz pewnych umiejętności szkolić. Wiele wersji buildów dla tego samego dowódcy do łatwej wymiany, dzięki czemu możesz dostosować swój czołg do konkretnych stylów gry. Porzuciliśmy pomysł jednostek, ponieważ był zbyt skomplikowany. No i bardzo dobrze, że porzucili ten pomysł jednostek, bo to dosyć było dosyć dziwne. Czyli konkludując tutaj, bo może ktoś z Was jeszcze się nie orientuje, jak te nowe załogi będą wyglądały, prawdopodobnie, a przynajmniej ja to tak rozumiem, że będzie dowódca plus załoga. Rozumiecie? Czyli ten dowódca będzie mógł dla kilku czołgów być taki sam. I do dowódcy konkretnie jeszcze zostanie przydzielony jakiś tam doradca i ten doradca będzie prawdopodobnie albo zwiększał jakieś umiejętności dowódcy czy załogi, albo wręcz dawał jakieś nowe umiejętności, tak jak tutaj napisano, bez możliwości szkolenia. Jest to ciekawa funkcja. Jeżeli z daleka na to miałbym popatrzeć, to wydaje mi się, że to będzie dokładnie to samo, co w Armored Warfare, tak? A przynajmniej wydaje mi się, że to by było najbardziej przejrzyste, tylko chciałbym, żeby było tutaj więcej umiejętności i więcej możliwości niż w Armored Warfare, bo tam to jest za mało tego. Pamiętajmy też, że zostaną wprowadzone, też tak jak w tamtej grze, perki sytuacyjne, tak? Takie typowe perki sytuacyjne, typu jeżeli w promieniu 20 metrów znajdzie się dwóch wrogów, to ja coś tam dostanę. Rozumiecie, o co chodzi. Czekam na to. Załoga już jest zatwardziała kurka wodna od tylu lat. Niech oni coś z tym zrobią, żeby ludzie po prostu też chcieli szkolić te załogi, a nie tylko standardowe schematy, których używamy od iluś lat. Pytanie z czatu. Jak przejdziemy na nową załogę 2.0? To jest bardzo istotne. Odpowiedź jest taka. Dbamy o to, aby została ona odpowiednio przeniesiona, by zrekompensować straty i zadowolić wszystkich. No i to jest bardzo ważna rzecz, bo wiele osób poświęciło mnóstwo godzin, żeby wymaksować swoje załogi. I żeby się czasem nie okazało tak, że oni będą w jakikolwiek sposób stratni. To znaczy, no muszą to tak przemyśleć ludzie z WG, że jak już wejdzie ta załoga 2.0, to ta nasza wymaksowana, wycyckana, wychuchana załoga, żeby rzeczywiście była wypasiona. Żeby tam nic nie przepadało czasem. Dalej, ciekawy fakt dotyczący załóg. Tylko nieco ponad 1000 osób na świecie ma ponad 11 perków. Gratulacje dla nich. Dalej, jakieś słowo na temat trzeciego zestawu osobistych misji i kampanii. Odpowiedź: niezupełnie, nie teraz, żadnych planów. I ostatnie już pytanie, czy zobaczymy zmiany w artylerii? Odpowiedź: arta nie zmieni się przed następną piaskownicą. Będzie w kolejnej rundzie testów, aby gracze mogli ją przetestować przed wydaniem. Czyli zmiany na jak najbardziej dla artylerii jakieś wejdą, ale jeszcze będziemy najpierw je testować prawdopodobnie na piaskownicy.
Dobra, słuchajcie, gardło mnie, kurka wodna, już rozbolało, ale mam nadzieję, że fajnie wam się słuchało. Bardzo dużo ciekawych informacji. Najciekawsza z tego wszystkiego chyba jest informacja o możliwości dodawaniu nowych nacji do sklepu z czołgami kolekcjonerskimi, a nie do drzewek. To mnie nawet bardzo zaskoczyło, mówiąc szczerze. No, nie spodziewałem się takiego manewru, no bo tego, że z kołowcami coś zrobią, to można się było spodziewać. To tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia.